Przychylność Twoja dodaje nam mocy. Drodzy bracia i siostry, tymi słowami psalmu zwracam się do Was przy końcu roku szkolnego i na progu czasu wakacyjnego. Zwracam się do Was, wszystkich wierzących diecezji bielsko-żywieckiej. Chcę z Wami dokonać pewnego podsumowania czasu kilku ostatnich miesięcy naznaczonych trudnym doświadczeniem epidemii koronawirusa. Nowe doświadczenie i wyzwanie dla wierzących to pierwsze zagadnienie, którym się chcę podzielić. Kończy się pierwszy okres epidemii, czas zróżnicowanych ograniczeń wynikający z zagrożenia groźnym i podstępnym wirusem. Jesteśmy świadkami zdarzeń, które uświadamiają nam naszą bezradność wobec choroby, nad którą wciąż nie potrafimy zapanować. Mężczyzna w sile wieku, sam nie wykazując żadnych objawów, jest w stanie zarazić dwoje rodziców, dla których wirus okazuje się śmiertelny. Niektórzy z nas nie mieli nawet możliwości pożegnać bliskiej osoby, która pośpiesznie trafiła do szpitala i tam zmarła. Napawające nadzieją jest to, że o wiele więcej osób może cieszyć się z powrotu do zdrowia, tych, którzy wyszli z kwarantanny albo opuścili szpital. Dzielę się z Wami radością, że dwaj nasi księża, którzy wymagali leczenia szpitalnego, najgorsze mają już za sobą. Jeden z nich wrócił na parafię. Kolejni dwaj przeżywają jeszcze zakażenie w kwarantannie. W sumie w izolacji znalazło się ponad 20 duszpasterzy naszej diecezji, a jeden z kościołów parafialnych musiał być zamknięty przez tydzień. Niemal wszystkich nas dotykały restrykcje wynikające ze stanu epidemii. Konieczność pozostawania w domu, zdalne nauczanie czy ograniczenia co do liczby uczestników zgromadzeń. Szczególnie trudno było nam przyjąć fakt, że przez pewien czas w kościele nie mogło przebywać więcej niż 5 osób. Wielu boleśnie przeżyło też, że po raz pierwszy od wielu lat nie mogli uczestniczyć w liturgii Wielkiego Tygodnia. Od początku epidemii mieszały się z sobą w nas niedowierzanie w realne zagrożenie, lęk o życie swoje i osób starszych w rodzinie, ale też bezradność i bunt, rezygnacja albo próba życia, tak jakby nic się nie stało. Duszpasterze szukali sposobów dotarcia do wiernych, którzy pozostawali w domu. W bardzo wielu kościołach zainstalowano kamery, by pozostający w domach mogli mieć kontakt z parafią i uczestniczyć w nabożeństwach. Młodzi księża prowadzący wspólnoty i grupy parafialne spotykali się z ich uczestnikami przez internet. Kto tylko chciał, mógł uczestniczyć w rekolekcjach i katechezach, korzystając ze stron własnej parafii czy diecezji. Około 150 tysięcy osób zainteresowało się rekolekcjami wielkopostnymi, w tym dla młodzieży, które przygotowało trzech kapłanów naszej diecezji, a które dostępne były dzięki internetowi. W naszej kurii codziennie o 20:30 prowadziliśmy modlitwę różańcową, w której przez łącza internetowe uczestniczyło od 400 do 800 osób. Łączył się z nami jeden z naszych misjonarzy, kapłani pracujący za granicą, całe rodziny, osoby spoza diecezji, aż po Kanadę. Modlitwa o ustanie epidemii, ta codzienna, była połączona z rozważaniem Słowa Bożego. Ale różaniec odmawiany przez zespół duszpasterzy transmitowały także niektóre parafie naszej diecezji. Jaka jest nasza wiara? Doświadczenie takie jak epidemia ujawniają, kim jesteśmy i jaka jest nasza wiara. Każdy z nas ma przy tym swoją opowieść o tym, czego doświadczył i czego nauczył się w tym czasie. Ze swojej strony chciałbym podzielić się tym, co usłyszałem i zobaczyłem z perspektywy całej diecezji. Zacznę od naszych alumnów, którzy po zamknięciu seminarium powrócili do swoich domów rodzinnych i parafii. Mieli pomagać w swoich wspólnotach, nieraz zastąpić pana kościelnego, gdyby ten był człowiekiem starszym czy schorowanym. Bardzo szybko mogłem usłyszeć od księży proboszczów o ich niezwykłym zaangażowaniu, daleko wykraczającym poza wyznaczone im obowiązki.
Wielokrotnie budowałem się, słysząc o gorliwości księży, którzy często ryzykowali swoje zdrowie, aby odwiedzić chorych. Niektórzy z nich trafili do kwarantanny. Zapamiętam też niezwykły obraz. Ksiądz w sutannie i w stule, chodzący dookoła kościoła, gotowy spowiadać tych, którzy idą na nabożeństwo albo przechodzą obok świątyni. Uznał, że na wolnym powietrzu będzie bardziej bezpiecznie niż w małym kościele, który trudno przewietrzyć i dezynfekować. W ramach osobistej jałmużny wielkopostnej księża naszej diecezji zakupili potrzebny sprzęt medyczny dla szpitala przyjmującego pacjentów z koronawirusem, głównie z naszej diecezji. Budująca była też ofiarność wielu osób świeckich, a także instytucji. Nie zapomnę telefonicznej rozmowy z moim znajomym z Krakowa, który w pewnym momencie w telefonie stwierdził z satysfakcją, że nawet w czasie największych ograniczeń udawało mu się codziennie zmieścić w tej piątce, która mogła uczestniczyć we mszy świętej. Opowiadał, że najpierw wystarczyło być 30 minut przed rozpoczęciem, później już 45. Tylu było chętnych. Kilkakrotnie słyszałem opowieść o przeżywaniu mszy świętej w domu przed telewizorem przez rodziców z dziećmi, a także z dziadkami. Bywało, że nawet dwóch braci ministrantów ubierało kamże, aby w odpowiednim momencie zadzwonić dzwonkami. Usłyszałem, że w jednym z domów przejście od mszy, od ołtarza, od telewizora właściwie, do stołu sprawiało, że w czasie śniadania rozmawiano dalej tak cicho, jakby byli dalej w kościele. W wielu domach w tym czasie rodzice z dziećmi szukali czegoś więcej. Znajdowali programy religijne, kazania i konferencje dostępne w internecie i liczne nabożeństwa w telewizji, i to nie tylko katolickiej. Przeczytałem w internecie bardzo poruszającą historię, która zdarzyła się w jednym z miast naszej diecezji. Rodzice z najmłodszą córką z powodu zakażenia trafili do szpitala, pozostawiając trzech synów w kwarantannie domowej. O chłopców zatroszczyli się ich sąsiedzi, dostarczając im pod drzwi wszystko, czego potrzebowali. Ci sąsiedzi przekroczyli lęk przed zakażeniem i pokazali, że ci trzej chłopcy są ich bliźnimi według jezusowego nauczania w Ewangelii. Do jednego z ośrodków, w którym wybuchła epidemia i zwyczajnie zabrakło rąk do pracy, zgłosiły się do pomocy siostry zakonne wraz z prowincjalną, a później żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze swoim kapelanem. Jako wolontariusze z narażeniem życia w przełomowym momencie podjęli przydzielone im obowiązki, pomagali wprowadzać konieczny rygor sanitarny, opiekowali się chorymi i towarzyszyli licznym umierającym. W wielu miejscach, zarówno w szpitalach, jak i w ośrodkach opieki, mogłem zobaczyć niezwykłą gotowość do ratowania każdego życia, niezależnie od wieku. Najbardziej jednak utkwiła mi w pamięci rozmowa z panią doktor, która przez kilka dni z rzędu była jedynym lekarzem na tym oddziale. Zmęczona mówiła o groźbie zamknięcia oddziału zakaźnego, ale towarzyszyła jej ufność w to, że może uda się uzupełnić skład personelu. Taka jest moja opowieść o dniach epidemii w naszej diecezji. Bardzo pozytywna, budująca. Skłania ona do wdzięczności Bogu, który swoją łaską umacnia ludzi stosownie do wymagań chwili i według otwartości ich serca. Bogu należy się dziękczynienie także za wszystkich, którzy w tym trudnym czasie przekroczyli siebie, albo lepiej przekraczali siebie, wykazali determinację, a nawet heroizm, dorośli do męstwa, ale też pokazali, jak okazać miłość bliźniego. Co mamy czynić? Przed nami życie według tego, co Bóg dla nas przewidział. Do nas należy rozeznawać wciąż, co ja mam czynić. Zwłaszcza, że wszyscy po raz pierwszy stajemy wobec tych nowych wyzwań. Dlatego piszę ten list, a teraz mówię, dla umocnienia i zachęty do trwania w naszej wierze.
W ręku Boga jest życie każdego człowieka. Naszą zaś powinnością jest modlitwa i nasze życie prowadzone według rozeznawania Bożych zamiarów, ale też powołania, jakie odkrywamy i jakie podejmujemy w społeczeństwie i w Kościele. Módlmy się w tą dzisiejszą niedzielę za zmarłych w czasie epidemii, ale także o umocnienie ich bliskich. Dziękujemy Bogu za ocalonych, zwłaszcza tych, których znaliśmy i znamy. Prośmy o zdrowie dla chorych. Z wielką wdzięcznością módlmy się za wszystkich, którzy ofiarnie ratują życie każdego człowieka i zdrowie, za wszystkich pracowników służby zdrowia i sanepidu, także za wolontariuszy niosących pomoc i wsparcie. Takie dziękczynienie jest czymś zwyczajnym dla tego, kto wierzy, wierzy w opatrzność Bożą i Boże prowadzenie. To jest właściwe dla kogoś, kto cieszy się z przynależności do ludu, który należy do Boga. Dziś przecież słyszeliśmy słowa psalmu: błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Wypełniając codziennie nasze obowiązki, uczyńmy wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ale też bądźmy wrażliwi na potrzeby chorych i potrzebujących pomocy. Dostrzegajmy i wspierajmy tych, którzy sami sobie nie mogą poradzić z całą tą sytuacją. W czasach trudnych szczególnego znaczenia nabierają słowa Jezusa z Ewangelii, którą dzisiejszą niedzielę mogliśmy usłyszeć. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Korzystajmy mądrze z doświadczenia pierwszych miesięcy epidemii, aby kolejne miesiące lepiej służyły naszemu wzrostowi. Uczmy się mądrze odkrywać, co naprawdę jest ważne w naszej wierze. Bo przecież w tym czasie kryzysu i pandemii możemy odkrywać, co naprawdę jest ważne, a co może być zmienione. Te nasze powroty do udziału w życiu religijnym w parafii, które teraz mają miejsce, niech też będą odpowiedzią na głód sakramentów i wspólnoty, pewnie przeżywane właśnie w naszym zaciszu domowym, a skierowane na wspólnotę gromadzącą się w świątyni. Czas tradycyjnych wakacji, który się rozpoczyna, niech dobrze służy temu, co konieczne, odpoczynkowi i jakiejś odmianie życia. Niech Bóg błogosławi nas w tych najbliższych tygodniach, w których oby nas ominęło nieszczęście. Szczęść Boże.